23 listopada odbyło się spotkanie z autorem książki Wykłady profesora Nietzschego, czyli Mieciem Mietczyńskim. Pierwsze osoby czekały już od godziny 17 i było to jedno z najliczniejszych spotkań. Po krótkiej rozmowie i pytaniach od czytelników każdy mógł liczyć na uścisk dłoni, autograf oraz wspólne zdjęcie. Najwytrwalsi czekali nawet 5 godzin. My również. Specjalnie dla Was, by pokazać jak było. Dla Campus TV, Natalia Soroczyńska. Czy kiedykolwiek myślałeś o sobie jako o pisarzu? Dopiero jak napisałem książkę, ale w sumie no nie wiem, czy można nazywać mnie pisarzem. Czy to nie jest trochę obraźliwe w stosunku do ludzi, którzy naprawdę są pisarzami, bo książkę można dzisiaj napisać praktycznie każdy. Znaczy zawsze każdy mógł napisać, no może nie zawsze, bo nie wszyscy umieli pisać kiedyś, ale chodzi mi o to, że chyba nie można tym słowem tak szastać na prawo i lewo i zostawić jednak dla osób, które się głównie tym zajmują. W którym momencie tworzenia filmików na YouTube pomyślałeś o stworzeniu książki? Ja tego dokładnie nie pamiętam, ale to było jakoś mniej więcej 2 lata temu, jak wpadłem na ten pomysł, bo miałem dość sporo czasu wolnego, więc uznałem, że trzeba by się może jakiś projekt zabrać nowy i jakoś tak zawsze lubiłem pisać, więc dlatego padło na książkę. Czy jest jakaś lektura, która w pewien sposób przebiła nad Niemnem jako najmniej lubianą przez ciebie? Nad Niemnem nadal jest najmniej lubiane, ale Werther może konkurować z tym, że Nad Niemnem jest grubsze, więc przez Werthera łatwiej przejść. Ale z drugiej strony w Nad Niemnem nie ma aż tak denerwujących bohaterów jak Werther, więc no nie wiem, no tak ciężko mi było wyłowić. Chociaż jeśli miałbym wybrać, co bym wolał jeszcze raz przeczytać, to byłby to Werther mimo wszystko. Gdyby profesor Nietzschego był postacią liryczną, bohaterem literackim, w jakiej epoce żyłby? W antyku, o ile bym był w tej bogatszej strefie społecznej, to tam mieli całkiem nieźle się bawili, z tego co wiem. W tej biedniejszej bym nie chciał w antyku. Czy teraz jest podobnie w sumie. Tylko teraz się tak biedniejszych nie zabija, może za to, że są biedni. Czy możemy spodziewać się kolejnej części, kontynuacji Wykładów profesora Nietzschego? Ponieważ napisałeś, nie jestem tak zadowolony z żadnego filmiku, jak z tej książki. Znaczy ja proponuję podchodzić do życia w ten sposób, żeby nie mieć żadnych oczekiwań wobec niego i wtedy będziemy szczęśliwi. Więc nie miejcie oczekiwań, że napiszę kolejną, to nikt nie będzie nieszczęśliwy z tego powodu, jak nie napiszę, a jak napiszę, to będzie niespodzianka. Albo odwrotnie, bo ktoś może być też nieszczęśliwy z tego powodu, że napisze. Tak więc. Miła niespodzianka. Miła albo niemiła, no. Tak, więc no nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, więc nie chcę odpowiadać, że to zrobię albo nie, bo nie wiem, co czas pokaże. Czy spotkałeś się kiedyś z osobistą opinią polonisty na temat twojego sposobu streszczania lektur? Tak, byli to poloniści z Chorzowa i prawie mnie zabili wtedy, przez to strzelali do mnie. Naprawdę, zabili prowadzącego programu wtedy, on teraz nie żyje już, a do mnie strzelali, ale uciekłem, teraz siedzą. Jakie to uczucie, kiedy masz świadomość, że prawie 5 godzin wiele osób dzisiaj czekało tak naprawdę, żeby uścisnąć dłoń, zrobić sobie zdjęcie i mieć autograf od ciebie, podpis książki? Strasznie dziwaczne, szczerze mówiąc. W sensie, nie wiem, ja to doceniam bardzo i mi jest cholernie miło, że ludziom się chciało stać, ale nie rozumiem tego, że im się chciało stać. W sensie, nie wiem, żebym ja stał tak długo za kimś, to nie wiem, kto by to musiał być. Putin może albo ktoś z tej wagi, ale za youtuberem. No nie wiem, bardzo mi miło, bardzo, bardzo fajnie. Czy chciałbyś przekazać coś fanom Campus TV oraz osobom, które chętnie przeczytały twoją książkę? Tym, co chętnie przeczytali moją książkę, to dziękuję. A osobom, które oglądają Campus TV, polecam, byście oglądali Campus TV jeszcze częściej.